Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś dalej zwiedzamy to miejsce, to miasteczko, które nosi nazwę Noxtella. No, tak. Ostatnio spotkaliśmy tutaj dużo tych przeciwników, których nazywam łzami i wydaje mi się, że mogą to być ich oficjalne nazwy, ale pewnie nie jestem. A dzisiaj już musimy sobie radzić dalej z wyzwaniem tego miejsca, zwiedzać może w końcu budynki i na sam dzień dobry mamy już spory problem, który nie wiem jak rozwiązać. Otóż najczęstszy mój problem jaki istnieje w Elden Ringu, nieznanego pochodzenia. Okej, dobra, naprawiłem, bo właśnie chciałem powiedzieć, że znowu mi przestał działać ten, jak to się nazywa, lewy przycisk, czyli szybki atak. No, ale na szczęście wrócił. I teraz tak, bawimy się dalej naszym wspaniałym światełkiem, próbując eliminować jak największą ilość wrogów, zanim tutaj przylezą. Nie jest wiecie, może idealny, ale my powinny wybrać w sumie innego. Trochę to dziwne, wiecie, że to jest jednak na jednym co? Ale dobra, dobra, udało się. Czyżby reakcja łańcuchowa miała pójść do końca? Niestety chyba nie. Ale okej, nie przejmujmy się tym. Jak już dotarliśmy tak daleko, to teraz będzie już do końca. I co tu mamy? Łupina srebrnej łzy. Okej, czyli to są srebrne łzy. Teraz już jestem pewien, chociaż powinien być pewien już dawno temu pewnie. Ale teraz jak to jeszcze raz dostałem łupinę srebrnej łzy, to już na pewno. Więc tak, co tu mamy? Wachlarz sztyletów. Czym jest wachlarz sztyletów? Poza tym, że ekwipunkiem. Pewnie coś używalne, a... Tak, używałem, no dobra. Nic takiego wielkiego. I... No... Co w sumie więcej mogę o tym powiedzieć? Pewnie tego nigdy nie użyję, tak samo jak... Nigdy nie pamiętam o tworzeniu... tych... Dzbanów. Chyba tak to była nazwa? Tak, tak, słoiki, dzbany. Jak zwał, tak zwał. A póki co... Dobra, tu mamy jeszcze jednego wroga, którego powinniśmy pokonać kosą. Bez problemu chciałem powiedzieć, ale oczywiście gra miała takie swoje, nope. Pomęczy trochę gościu. I co w sumie dalej? W sumie to miejsce chyba jest takie niepotrzebne do niczego. Co najwyżej da nam właśnie łupinę srebrnej łzy, czy inne znajdźki. I nie żebym na nie narzekał, bo wiecie, znajdźka to znajdźka, chociaż jak to są materiały craftingowe, to no wiecie, jak to ze mną bywa. A chwilę, coś było do zebrania? A tak... Łupina srebrnej łzy, no oczywiście. Ale wracając, materiały to oczywiście z przyjemnością pozbieram. I w ogóle. Ale no. Co mi po nich, jak pewnie i tak nic nie stworzę. I no. Jak sobie po prostu będzie. Naprawdę nie wiem, co więcej o tym powiedzieć. Ale tak. Pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem, od razu wam tak zdradzę, nie minęło za dużo czasu. Prawie, że pod rząd to nagrywam. Może tam z niewielką, maksymalnie półgodzinną przerwą. Więc jeśli będę nadal tak samo głupi jak ostatnio, to wybaczcie. Ale no, nie miałem czasu się dokształcić. O, co tu mamy? Prochy łucznika. O. Dobra, prochy łucznika. Ciekawe. I przy okazji, tutaj jeszcze teraz zauważam, że tu mam to specjalne, tu mam zwykłe, tutaj mamy jakieś lalki. Chyba nie do końca rozumiem, jak to ma działać, ale dobra, niech sobie będzie. Nie przejmujmy się tym aż tak wielce. I skupmy się na dalszej rozgrywce. Żeby tu była śmierć? Nie, nie będzie śmierci, na szczęście. Co prawda są tutaj te łzy całe starczkami, ale... Jeśli poślemy tutaj zaraz... Łomyk za półmykiem, to nie powinno być aż tak źle. Nie, nie to. W sensie dobra, wiecie, co jak już to pije, to może być, ale... To w sumie będzie dobre tutaj, tak jak teraz myślę. Ja, tylko fajnie by było, gdyby... Właśnie, trafiło kilku naraz. Oj, tak, to było dobre. Mimo wszystko. I... Odzyskałem butelki.
Jej. To jest zdecydowanie chyba najprzyjemniejsza rzecz, którą Elden Ring wprowadził względem Dark Soulsów. To właśnie odzyskiwanie butelek takie fajne. Dzwonek kulisty zbierczy upiornych konwali 2. Miło. A od razu zobaczmy, co on oferuje, bo chyba mieliśmy już jakiś taki dzwonek. Jeszcze mamy dzwonek kulisty Selviusa. Okej. Upiorna konwalia 4, 5, 6. Okej. Okej, dobra. Wiecie co, to zmienia bardzo, bardzo wiele. Teraz przynajmniej jestem świadom, na ile mogę sobie pozwolić z tymi wszystkimi ulepszeniami. Plus 6. Więc tak, dzisiaj chyba... Czy może nie tyle co dzisiaj, co... Niebawem postaram się chyba podbić w takim wypadku wszystkie moje duchy. Co najmniej do tego plus właśnie 6, a póki co możemy tutaj użyć kamiennego mieczyka. To od razu użyjemy, zanim pójdziemy tam wyżej. Zazwyczaj za tymi mieczykami są jakieś skróty, skarby, znajdźki. A jak wiecie, lubię wszystkie te rzeczy, więc... Tak, i... Póki co mamy tu wrogów, którzy idealnie unikają ich ataków. Okej, dobra. Nie, nie, gwiazdy kluczu nie. Wypuść płomyk, wypuść płomyk. Wypuść płomyk. Nie pozwól, żeby to do ciebie podlazło, dziadostwo, jedno. I wypuszczaj płomyki. To jest najbezpieczniejszy sposób na walkę. Jak już są trochę bliżej, to ewentualnie jeszcze można tak spróbować. I albo jest tu odporny na błyskawice, albo jakimś cudem nie trafiłem. No dobra, jest pojedynczy wróg, to bardziej się opłaca miotać podstawowym pierunem niż wiecie, tamte specyficzne i wow! Dostałem podczas rzucania i mi to kasce nie przerwało, wiecie co to oznacza. Albo mam takiego wysokiego poisa na sobie ogólnie, że to będzie blokowało. Inaczej postury dla tych, którzy nadal nie ogarniają, czyli właśnie to, że tak ciężej nam przerwać to wszystko. Albo tam to dodaje dodatkowe bardzo... A właśnie, bonusy i lalki nocnej służki i szermierczyni. Kolejne lalki. Jak miło. A tutaj coś więcej jest? Czy to koniec w sumie? Wiecie, podejrzewam, że pewnie będzie, ale... Nawet jakby nie było, to nie jest źle. Serio? Nie wierzę. Nie. To nie jest to miejsce, to jest... To jest... Nie, ja... Chyba nie rozumiem. Chyba naprawdę nie rozumiem, co tutaj zaszło. Tak, ja... Ja naprawdę doświadczam, czyli teraz lagów. Za larwy. Jej. Kolejny restart. O ile kiedykolwiek tego użyję i kiedykolwiek pokonam tą całą Renalę. Wiecie, no... Niby rana zwolniła ze służby, ale... Nadal jeszcze coś tam rani jest. Ja się boję naprawdę, że sobie zepsuję tą całą moją ciężką pracę. Ja się mruszę. Więc mam nadzieję, że mnie nie zatłuczecie za to. Jeśli kiedykolwiek mi właśnie spotkali, że tego nie zrobię, ale... No po prostu nie jestem w stanie się... To przymusić do walki z Renalą. Za bardzo się po prostu obawiam konsekwencji. Ale cóż, może kiedyś, jak już będę miał gwarancję, że po prostu wiecie, rani się nie obrazi bardziej niż teraz, w sumie już chyba była obrażona ostatnio, to może to ruszę i kula, okej, chodź kula. Ale nie ma, nie tak się mieliśmy bawić. Ale ja tu miałem być tym, który będzie się odbijał. Dokładnie, tak lepiej. W ogóle ciekawe, czy wszędzie te kule da się zniszczyć w ten sposób, bo jeśli tak, to... Dużo tych łez larw można w sumie nagromadzić, co by było zdecydowanie przyjemne i wielka upiorna konwalia. Nie tutaj, to było tutaj, chyba. Mamy komplet.
Czy wy to widzicie? Ja mam komplet konwali upiornych. Ja mogę coś nawet do plus 10 zarzucić. Wow. Nie ukrywam, to mnie zaskoczyło. Znacznie łatwo się to zbiera. W takim wypadku... Nie! Nie. Co ja żem zrobił? Chciałem tylko znajdźkę podnieść. Nie. Spaść. No cóż. Czyli zaczynam od zera podróż dzisiejszą. Niestety. W ogóle co za pech. To się mówi. A wracając... wow, no po prostu nie spodziewałem się, że to będzie takie proste. Ja też jak mówię, to może być kwestia tego, że no... po prostu... mam farta. Wiecie, bo akurat odkryłem teraz to wszystko i tak dalej, ja... mogłoby być tak, że w sumie... mój instynkt zwiedzacza się... by nie aktywował w tym momencie i po prostu tego nikt nie znalazł. Więc... ciężko powiedzieć, czy to jest, wiecie, kwestia samego farta, czy czegoś więcej. Dobra, reakcja łańcuchowa. Reakcja, dalej. Przerwało się niestety. Niemniej, nic nie zmienia, bo te srebrne łzy są i tak nie groźne, no, prawie że całkowicie. W ogóle patrzcie, ile run już tu mamy. Tak dużo run, nie, to chyba tyle jeszcze nie miałem. Chyba nie miałem, naprawdę. Ale dobra, mniejsza. Skupmy się teraz na konkretach. Czy wy to widzicie? Ta kula się zrespiła. Czyli, że co, że... można farmić łzy larw od tak po prostu sobie? Jeśli tak, to... twórcy są szaleni, jeśli tak to zrobili. Wiecie... nielimitowane próby zabawy w co się chce, to byłbym oczywiście wdzięczny za to, ale... okej. Dobra, czyli kule się odnawiają, ale same łzy już nie. Zrozumiałe. I wróciliśmy tu szybciej niż się spodziewałem. A teraz tak... ostrożnie, nie spadnij. Złoty run 10. Milutko, może się jeszcze przydać. Właśnie, plus ile mam teraz tą łzę? Plus 5, okej. Czyli jeszcze jeden poziom dla niej też będzie trzeba zarzucić z tych, wiecie, bezpiecznych poziomów. Zanim będę musiał pomyśleć i Kamień Kowalski 6. Milutko też. Szkoda tylko, że... a nie, mamy coś, co używa tych kamieni zwykłych. Bo się właśnie chciał mówić, że szkoda, że nic właśnie nie używa, ale... w sumie ta moja pieczęć, to ten... no, korzysta z nich i to tak dosyć sensownie, więc... co, będzie można skorzystać? A tutaj coś jest... w sumie nawet nie jestem pewien, czy jest, czy nie, czy tutaj przypadkiem nie byłem przed chwilą. Chyba nie byłem, ale też nic nie ma, więc nie ma co się przejmować. No i tak, lecimy, zwiedzamy, robimy postępy. Nie podoba mi się to miejsce. Nie podoba mi się. Widzę kulę. I widzę tą piękną reakcję łańcuchową. Ona nie eksplodowała elektrycznie? Nie, no to jest piękne. Niech sobie ich spada ile chce. Wszystkie będą tu ginąć od eksplozji poszczególnych tutaj pobocznych. I one z tej kuli ściekają. O proszę, to żeście mi zaskoczyli. I co, to jest taki farming spot nieskończony? Czy jak? Nie, dobra, ostatecznie kula też zejdzie. Okej. Wniosek numer kolejny. Kulę można odbijać nawet przy użyciu błyskawicy. Więc fajnie. Może i tylko, że tak trzeba być naprawdę ostrożnym. Wchodząc w ruch i kula zabiera połowę mojego życia. Ale damy radę. Nie takim wyzwaniem się sprostałem. Okej, i tutaj już chyba wyzwania nie będzie. Chciałem powiedzieć, że reakcja wykończył wszystkich, ale jednak minimalnie jeden przeżył.
Na całe szczęście to i tak nie ma znaczenia. No, dwa ciosy z kosy. Ale ta kosa jest naprawdę potężna. A mogłaby być jeszcze lepsza, gdybym inwestował w statystyki. Inne niż... wiara. Który to już, proszę? Trzeci w zapasie. I ten okropny hałas. Ta gra jest okropna. Ta gra jest okropna. Ja to słyszę. Ja to słyszę, więc... on musi być gdzieś z boku. Czy jestem w stanie tam dojść? A nie. Nie jestem. Nie, ja mogę tam dojść. O kurczę, nie wiem, czy powinienem. Wiecie, trochę się tego obawiam, ale... raz się żyje, dobra, co mi szkodzi. Jest tutaj coś... nie. I nie słychać już chrząszcza chrobąszcza, więc... tak. Nie mówcie, że teraz tu utkłem. Tak, wiem, że mu się utknąłem i tak dalej, ale no, utkłem, bo utkłem. Ja jestem ciapą, więc w ciapowy sposób będę też mówił. I teraz tak, tutaj też mogę pójść. Cholera, nie. Za dużo stresu, za dużo stresu. Jest przy... chodzę nim po krawędzi. Ja już to czułem. Ja to naprawdę czułem, jak widziałem, że muszę tam chodzić. Czułem w sumie, że zacząłem chodzić, nie tyle co musiałem. Ale dobra, nie będę wam pokazywał tej trasy jeszcze raz. Widzimy się za chwilę, jak już tam dotrę. I powiem szczerze, nie ma przebacz, że nie dotrę. Ja tam muszę dotrzeć i odzyskać moje głupie runy. Dobra, ja jakimś cudem się udało to odzyskać teraz tylko. No, powrócić. Jak widzicie, niestety... to było to takie typowo na szarże, więc wrogów tutaj nie pokonałem. Jednak nie przejmujcie się tym. Niech sobie mnie gonią, jakoś to przeżyję. Jak sobie przeżyję, to że w sumie nie wiem, gdzie jest ten żuczek? Czy mi się wydaje, czy on jest teraz... tutaj się skryłeś, jełopie, naprawdę? A ja się szukam tam i... kamień szóstka. Wolałbym kamień ten jakiś specjalny, niestety nie pamiętam nazwy, ale tak, dzięki za szóstkę, lepsze to niż same siódemki. Mi teraz do szóstego poziomu jestem w stanie dojść, ale okej, okay, mniejsza. Idziemy dalej do jakiejś sali większej. Tak, srebrna łza. Ojeju, nie. Nie, ja nie chcę umierać, już wystarczy mi śmierć na dzisiaj. Okej, może się uda ich pokonać w takim wypadku? No, toż nie! Nie wierzę. Okej, przynajmniej wiem, czego się tam spodziewać. Jak tam będziemy, muszę użyć swojej własnej łzy, żeby ich tam przygotować do bitwy. Chcę w sumie przygotować do bitwy, głupoty gadam, żeby ich pokonać. No dobra. Oto jestem. Oto dzwonię. I naprawiam swoje te żyćko. Potem jak wzywam tą łzę. No i chodź, Gwiezdny Kluczu 2.0. Zobaczymy, jak sobie poradzimy tym razem. Twoim asystą. W ogóle ciekawa sprawa, że patrzcie. On zawsze prawie chodzi, ale jak tylko widzi walkę, to już sprintuje, a nawet nie biega. Dobra, łza sobie poradzi z tymi przez chwilę, ja szybko pozbędę się jej, bo ona jest po prostu delikatnie mówiąc irytująca, Nagolniki Noxów numer 2, bo powiem wam szczerze, pod waszą nieobecność jedne już zdobyłem. Dobrze, udało ci się, brawo. Czyby on sam pokonał tą dwójkę? Nie. Dobra, dostanie moje wsparcie. Niewielkie, bo niewielkie, ale dostanie. I udało się. Jej. Gdybym był w stanie wyleczyć łzę, co nawet spróbuję zrobić teraz. Co?
Co? Jak tu masz mi ktoś co? Czemu znikło? Pewnie nie. A jeśli nikt nie wytłumaczy, to trudno. Otwórz w takim razie skarba i... Księżyc Noxtelli. Czym jest rzeź Księżyc Noxtelli? Tutaj tego nie mam. Tak, mogę mieć definitywnie tylko jedną butelkę, jak tak teraz patrzę. Tutaj też nie widzę tak na szybko, więc pewnie jest talizmanem. Ano, zwiększa liczbę miejsc w pamięci. No cóż, więcej miejsc na zaklęcia zawsze przyjemne. Tylko czy ja tego potrzebuję? Moim zdaniem totalnie nie, więc... Takie... No, dzięki. Ale no... Ale nie dzięki. No i dobra. Zwiedziliśmy to całe miejsce, to co w sumie co dalej? Bo szczerze powiedziawszy, to nie jestem przekonany. Na pewno są jeszcze jakieś rzeczy na dole, których nie zwiedziłem, jak tak... Wiecie, jak tu przychodziłem, widzieliśmy chociażby jakiegoś takiego... Przynajmniej z mojej perspektywy tak to wyglądało, jak jakiś trup na tronie czy coś, więc... może cokolwiek to było, to tam też da się podejść. Tak więc spróbujemy, zobaczymy. I tak dalej, a póki co muszę powrócić. I wiem, że mógłbym się wyteleportować, ale... Ale jestem co sobie... Dobra, to ja będę ukrywał, że wiem. Jestem co za głupi, zapomniałem o tym, że tu w ogóle mam opcję teleportowania się, dlatego tutaj tak biegłem. Dużo lepiej by było, gdybym nie wspominał takich rzeczy. Więc... Jej, teleport. I... Przy okazji, albo mi się wydaje, albo też... Nie, dobra, mam tę jaskinię odkrytą, bo już, wiecie... Widziałem jaskinię i takie, ha, czy mnie tam nie było? Ale jednak byłem. Tylko po prostu podziemia oczywiście to są, więc... No. Ciężko widzieć to, co jest, powiedzmy... Nad ziemią, kiedy jest się pod ziemią. Dobra. Tak, ostatnio tu mniej więcej chyba byliśmy. Tak. To w takim wypadku jak tam wleść. To jest dla mnie nadal tajemnicą. Chyba, że trzeba okrążyć ten budynek po prostu. No może. Okej, jeździec mrówki. To powinienem go unikać. Nie ma co, wiecie, po prostu prowokować niepotrzebnych bitw. I w sumie co jeszcze ważniejsze, to może, skoro mam też ponad 100 tysięcy, to zainwestujmy już we wiarę. Jak mówiłem, chciałbym 40 punktów. I teraz to jest głównie spowodowane już nie tym, że po prostu chcę czy coś, co... No mamy to zaklęcie, tam właśnie wysyłanie kulki ognia, które... Nie ukrywam, nie jest najlepsze. Ale jednak wymaga 40, co... Sugeruję, że może będą momenty, kiedy będą naprawdę potrzebne. Więc tak, chociaż jest to powolny proces, naprawdę żmudny, to już mam 34 bazowo, więc może lada moment się uda. A teraz idziemy. Idziemy. Zobaczmy, czy da się to okrążyć i... Ze smutkiem stwierdzam, że chyba nie, więc jakkolwiek się tam możemy dostać, o ile możemy. A moim zdaniem powinniśmy, to głupie byłoby, wiecie, tak pokazać miejsce, do którego nie można pójść. Ale jednak to będzie bardziej skomplikowane. Tam byłem? Czy nie byłem? Nie, byłem. Ale nie znalazłem właśnie żadnego zastosowania w sumie do tego miejsca chyba, jeśli się nie mylę, więc... Potencjalnie może tu właśnie jest to przejście, którego ciągle szukam. Właśnie coś sobie uświadomiłem. Dobrze, że teraz zainwestowaliśmy w tę wiarę. Gdybym to chyba bym tego nie mógł używać przez brak ogólnego Godrika. Aha. Okej, ślepy byłem, teraz dopiero zauważyłem, że to jednak był przedmiocik, więc... Dobrze, że się wróciłem. Mrówcza... Tarczka? Tarczka, czy... Nie, to było jakieś inne słowo chyba. Tarczaszka, okej, tarcza i czaszka w jednym. Okej.
Dobra, fajna tarczka po prostu. Ale to w sumie tyle i ponownie tutaj, szukając przejścia do dalszego segmentu. Czy są tutaj jakieś lepsze zeskoki czy coś? Niestety nie widzę. Więc jakkolwiek tam się mamy dostać, to to jednak będzie większa tajemnica chyba. A nie lubię takich tajemnic, bo najczęściej mam po prostu potem takie przekonanie, że mogłem to jakoś rozwiązać, ale oczywiście jestem na to zbyt głupi czy coś i... Tak, tak, na pewno to było rozwiązanie Gwiezdny Klucz. Ech, po co ja to w ogóle robię? Posąg Mariki. To jest coś nowego. Więc wiecie co, możliwe, że chociaż by... Co? Gdzie jestem teraz? Serio? Nie chciałem mówić, że może wiecie, mimo tego, że właśnie teraz stracę przez to te runy, to jak widziałem ten posąg, to znajdę jakieś... dojście? Wejście? No, potencjalnie. Chyba. Jest tu trochę trumien, są jakieś znajdźki. Jest... posąg. Jest rozpuszczony grzyb. Ale ni cholery, nie wiem gdzie jestem. Tam jaja tych mrówków chyba. Tam mrówki. A dobra, wiecie co, tam była otwarta przestrzeń, to zanim będziemy patrzeć na potencjalnie jakieś gniazdo tych mrówków znowu, to może pójdźmy właśnie w takie spokojniejsze miejsce na zewnątrz, gdzie teoretycznie tych mrówków jest mniej. Nie żeby coś, ale po prostu no, powiedzmy, że chociaż jestem gotowy na spotkanie z nimi, wiem, że nie są silne i tak dalej, tak wolałbym ich unikać. Tak więc jesteśmy i faktycznie szukałem system. Okej, faktycznie oszukałem system. Jakkolwiek to jest możliwe, to oszukałem system i to tak oszukałem, że to były moje runy, nawet nie wiem gdzie są. Ale teraz to bez znaczenia, bo jesteśmy tam, gdzie chciałem się dostać, nawet jeśli przez dziwne szukanie systemu. I w takim wypadku może zobaczmy też, którym to tutaj się właziło. Już wiecie, myślałem, że jakaś iluzoryczna ścianka, ale jednak nie. Jednak przejścia chyba tutaj nie było. Zmienia faktu, że będę macał każdą ścianę, żeby zobaczyć, czy faktycznie może tutaj nie byłem tyle głupi, że gdzieś... No, ominąłem przejście. Ale nie, nie. A... Żołnierz... Drakonidów z Noxteli. Nie podoba mi się to, więc... Łza, ratuj. Tak. Szukam jakichś takich spokojnych rzeczy, zamiast tego znajduję bossów. Nadal nie jest to chyba jeden z tych takich mocniejszych. Widać, że z pomocą łzy, która zdecydowała się rzucić przed chwilą czarnym ogniem, i moich błyskawic, które są zabójczo skuteczne przeciwko nim. Albo nie mają użycia, albo one po prostu dużo im biją. Chociaż wydaje mi się, że jedno, drugie. A, tak jak tego patrzę, to on bije chyba mniej niż pozostali, ale za to ten się ten jakoś... No. On chciał cisnąć niebieskim prądem. Mamy achievementa, tak mogę powiedzieć. I mamy zamarzniętą włócznię błyskawic. Zamarznięta włócznia błyskawic. Dużo z góry włócznią lodowej błyskawicy. Okej. Fajne. Oj. Oj, oj. Już się cieszyłem, ale w sumie to. Ni cholery. Nie jest. Nowa włócznia błyskawic, taką jak bym chciał. Wiecie, w sensie. To będzie takie uderzenie w ziemię przed sobą.
Już myślałem, że będę miał nową do itowania. Ale jednak nie. I wielka, upiorna konwalia. Już trzecia ulepszajka na plus 10. Wow, aha, wow i... O. Widzę tam miejsce łaski, tak tam na dole. Ciekawe jak tam się dostać w takim wypadku. Będzie to zdecydowanie trudne, ale musimy dać jakąś radę. Mógłbym niby spróbować tak samo jak tutaj się dostałem, ale... Nie, to już będzie totalna głupota. Jak tam jest miejsce łaski, oznacza to, że nie będzie w pobliżu raczej posągu. No cóż. W takim wypadku nie pozostało chyba nic innego jak... Powiedzmy zakończyć ten odcinek, wiem, że będzie krótszy. Ale no, trochę rzeczy zrobiliśmy. Jeszcze na wszelki wielki zobaczę tą włócznię błyskawic lodową. Wiecie, może być jednak potężniejsza i inna niż się spodziewałem, chociaż podejrzewam, że no, wiadomo jak to w tym będzie. Po opisie. Tyle, uwaga i... Tak. Dobrze myślałem, jak to będzie działać, ale... Chociaż nie jest to, co bym chciał, to... Powiem wam szczerze, chyba to dodam do mojego repertuaru zaklęć. Tak na trochę dłużej. Nie zamiast zwykłego, co to nie. Zamiast tego. Tak, będzie dużo lepiej. I no, w tym momencie mogę powiedzieć tylko tyle, że już właśnie dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i... No, że jesteście równie podekscytowani tym, jak to wyszło, jak ja. I za pokonanie go dostaliśmy 12 tysięcy, które... Jak wydać nie starczą nawet na jeden poziom, ale... Ja się tu będę tym przejmował. I tak, w międzyczasie pójdę, odzyskam tamte runy. I pomyślę w sumie co dalej, bo... To coś dalej musi być. No i jak mówię, to tyle, więc trzymajcie się i hej hej!